Cześć! Syrop z orzechów włoskich to znany sposób naszych babć na różnego rodzaju problemy żołądkowe. Ale my już nie jesteśmy dziećmi, dlatego na nas na pewno lepiej będzie działać nalewka. W dodatku ma walory smakowe, oprócz tych zdrowotnych. I to właśnie nalewka z zielonych orzechów włoskich będzie bohaterem tego odcinka. Do jej przygotowania będziemy potrzebować około 20 zielonych orzechów, pół litra spirytusu, kilogram cukru, parę goździków i kawałek kory cynamonowej. Orzechy włoskie na nalewkę zbieramy najlepiej w drugiej połowie czerwca lub najpóźniej na początku lipca. Powinny być zielone i miękkie. Wykorzystamy je całe wraz z łupiną. Najpierw orzechy myjemy i osuszamy. Nożem kroimy je na ćwiartki. Orzechy bardzo brudzą, więc najlepiej kroić je w rękawiczkach. Pokrojone orzechy wrzucamy do słoja i zalewamy spirytusem. Dodajemy 4 goździki i kawałek kory cynamonowej. Orzechy powinny być zakryte płynem. Słój zostawiamy w widnym, ciepłym miejscu na 4 tygodnie. Po tym czasie zlewamy alkohol do innego słoja, zakręcamy i odstawiamy. Robimy cukrowy syrop, rozpuszczając kilogram cukru w pół litra podgrzanej wody. Syropem zalewamy orzechy. Mamy teraz 2 słoje, które chowamy w ciemne miejsce na 3 tygodnie. Przez pierwsze kilka dni słojem z orzechami należy wstrząsnąć i zamieszać. Po 3 tygodniach przy pomocy gęstego sita odcedzamy sok, który puściły orzechy po połączeniu z cukrem. Orzechy po odcedzeniu możemy już wyrzucić. Uzyskany płyn jest jaśniejszy od nalewu. Teraz obie części należy ze sobą połączyć, pamiętając, że zawsze nalew alkoholowy wlewamy do soku. Tak właśnie robimy i po połączeniu i zmieszaniu uzyskujemy jednolity płyn ciemnej barwy, czyli gotową nalewkę. Pozostaje ją zabutelkować. Naszą nalewkę rozlaliśmy do niewielkich buteleczek, które do orzechówki idealnie się nadają. W sumie wyszło nam 13 butelek o pojemności 100 ml każda. Nalewka z orzechów powinna leżakować przynajmniej 6 miesięcy, choć są i tacy, którzy twierdzą, że najlepsza jest dopiero po roku. Po czasie leżakowania będzie nam świetnie służyć zarówno jako pomoc przy problemach żołądkowych, jak i bardzo smaczny trunek. Świetnie sprawdza się w połączeniu z kolą. A tymczasem daj łapkę w górę pod filmem i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych. Polecam Ci także inne filmy.